Marta Kowalewska, przewodnicząca Rady Fundacji Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego oraz główna kuratorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Mam ogromną przyjemność tutaj przebywać na wystawie Magdaleny Abakanowicz w Zamku Królewskim w Warszawie. Myślę, że jest to takie wspaniałe dopełnienie tak wielu wystaw, które miały miejsce w tym i w zeszłym roku, i jak również nowo otwarta wystawa w Tate Modern w Londynie, którą niedawno otwarcie mieliśmy okazję świętować. Natomiast wspaniałe jest to, że każda z tych wystaw porusza inny temat w twórczości Magdaleny Abakanowicz, pokazuje, jak różnorodna była jej droga twórcza i jakie uniwersalne tak naprawdę tematy podejmowała, ponieważ bardzo istotne jest to, że sztuka Magdaleny Abakanowicz absolutnie nic nie straciła na aktualności. Wciąż przeżywamy te same obawy, wciąż szukamy nowego języka, aby opowiadać o tym, co nas boli, o tym, co nas może spotkać, i o pewnej samotności, samotnej drodze, którą tak naprawdę każdy z nas podąża. I ta wystawa w Zamku Królewskim bardzo wyraźnie właśnie porusza ten aspekt. Natomiast wydaje mi się, że warto przypomnieć początki, ponieważ rzeczywiście ta siła Magdaleny Abakanowicz tkwi w jej oryginalności, w tym takiej pasji przekraczania granic sztuki, czy pojmowania różnych aspektów rzeczywistości, opowiadania o niej. I dokonała rzeczy ogromnej, naprawdę ogromnej. Była liderką zmian, tak naprawdę postrzegania sztuki tkaniny. I chciałabym właśnie powiedzieć o tych początkach. Ja wiem, że tutaj na wystawie możemy zobaczyć późniejszy etap jej twórczości, ale te początki tak naprawdę sprawiły, że stała się ikoną współczesności. Tutaj w ogóle Magdalena Abakanowicz należała do straconego, można powiedzieć, pokolenia urodzonego około 1930 roku, którego dzieciństwo zostało zagrabione, zgwałcone i zniszczone wskutek hekatomby II wojny światowej. Ta grupa artystów zmuszona była dojrzewać szybko i stworzyć pogrzebany świat niemal od zera, z roztrzaskanych kawałków. Musieli znaleźć całkiem nowy język, by opisać szorstką rzeczywistość. Magdalena Abakanowicz ukształtowała właśnie ta twarda rzeczywistość czasów wojny, jak też trudne powojenne lata, okres biedy, załamania wartości, stawiania pytań o humanizm i wiarę w człowieka. Czasy komunizmu dodatkowo stawiały pytania o rolę sztuki. Była to rzeczywistość wielu artystów, którzy tak jak i ona poszukiwali nowych dróg wyrazu, każdy na swój sposób, na miarę swojej wrażliwości. Magdalena Abakanowicz poszukiwała również własnej przestrzeni. W dzieciństwie spędzonym w podwarszawskich falentach samotnie obserwowała pełną tajemnic naturę, świat przeobrażeń, witalnej, biologicznej siły, doświadczając jej wszelkimi zmysłami. To ważne doświadczenie przeniesie później do swojej praktyki artystycznej, ale również do jej odbioru. Była zafascynowana mnogością organicznych struktur poddających się jej woli. Zainteresowanie biologizmem i światem natury, będące w centrum jej późniejszych działań artystycznych, stanie się impulsem do poszukiwania nowego języka form. Od płaszczyznowych przez reliefowe, aż do tych pełnoprzestrzennych, od kształtów kreowanych z organicznych materii miękkich po realizacje rzeźbiarskie, które swoją obecnością na stałe wpisały się w przestrzenie publiczne na całym świecie. Na 1955 to trudny czas socrealizmu, narzuconych norm i zachowań, również w sztuce, co zdecydowanie kłóciło się z pragnieniem niezależności i przestrzeni Abakanowicz. Podkreślała później, że studia były okresem trudnym, lecz to w murach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie poznała podstawowe elementy nowego języka odradzającej się tkaniny artystycznej. Za kilka lat po pierwszych podróżach po zachodniej Europie w pełni zrozumie, jak szczególny to język. Tymczasem
Gdy Magdalena Abakanowicz studiowała w Warszawie, jego nowy alfabet pisali profesorowie stołeczne SP, upatrujący wartość w tradycji opartej na równowadze sztuk czystych i stosowanych. Zaszczepili swoim studentom umiłowanie tworzywa, postrzeganie tkaniny jako formy artystycznego wyrazu. Zachęcali do stosowania przędzy o zróżnicowanej grubości i różnorodnych technik tkackich w obrębie jednego dzieła, wykorzystywania szerokiego wachlarza materiałów z włączeniem również tych niekojarzonych do tej pory z tkaniną, jak metal czy drewno, a przede wszystkim do pracy bezpośrednio na warsztacie, bez przygotowania żmudnych projektów, jako metody najlepiej pozwalającej wyczuć właściwości materiału. Wizja profesora Mieczysława Szymańskiego była szczególnie bliska poszukiwaniom Magdaleny Abakanowicz. Choć nie była jego studentką, powoływała się na jego autorytet, miała z nim również kontakt po zakończeniu akademii. Profesor postrzegał tkaninę przez pryzmat najnowszych zjawisk sztuki najnowszej, współczesnej. Wiedział, że unowocześnienie języka form tej dziedziny będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostanie ona oderwana od swoich utylitarnych funkcji, a artysta sam podejmie trud realizacji. Wiedział, że unowocześnienie języka form tej dziedziny będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostanie ona oderwana od swych utylitarnych funkcji, a artysta sam podejmie trud realizacji. Samodzielne wykonanie to droga do rozumowego poznania zasad konstrukcji, która determinuje jego formę. To również bezpośredni kontakt z materią, poznanie walorów tkwiących w surowcu, który stanowi podstawę oryginalnych właściwości tkaniny i odróżnia ją od malarstwa czy rzeźby. Studentów zachęcał do anektowania w obręb dzieła nieprzynależnych do tej pory tkaninie materiałów. Tutaj widzimy pracę studenta Marka Stabrowskiego, jak również Juliusza Hebanowskiego. Grubo przędzona wełna, konopie, papier, a nawet metal i słoma stawały się w rękach studentów budulcem, który powiązany z osnową tworzył nowe struktury. Zapewne te wszystkie starania nie miałyby większego znaczenia i nie wyszłyby poza fazę eksperymentu, gdyby nie były poparte wnikliwą intelektualną analizą zachodzących relacji i rytmów pomiędzy strukturami. I tutaj chciałam pokazać, zaprezentować pracę Magdaleny Abakanowicz z 1963 roku, obecnie w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, gdzie widać właśnie, to jest bardzo wczesna praca artystki, natomiast widać już właśnie to myślenie takie jak budowanie kompozycji, jak w sztukach czystych. I skoro rozpatrujemy tkaninę w kontekście rozwoju zjawisk sztuki współczesnej, to musimy uznać, że podlega ona takim samym jak sztuka wysoka regułom. Kompozycje zatem były budowane przy użyciu klarownych podziałów geometrycznych, zdecydowane zestawienia kolorystyczne wywoływały napięcia, rytmy, wchodziły we wzajemne zależności. Drugą ważną postacią wśród profesorów była Leonora Plutyńska, która hołdowała ideom Kamila Cypriana Norwida, głoszącym zrównanie malarstwa i rzeźby z rękodziełem artystycznym. Zgodnie z myślą Norwida sednem było połączenie projektowania i wykonawstwa, bo ich rozdzielenie tak jak rozdział duszy i ciała. W ten sposób już jako wykładowca akademicki Plutyńska postrzegała przyczyny upadku tkaniny w XIX wieku, a za remedium uznawała przystawienie artysty z powrotem do warsztatu. I takie nauki przekazywała studentom, poddawać się malarsko-rzeźbiarskim z walorom wełny, podążać za właściwościami surowca jako pełnoprawnego środka artystycznego wyrazu. Sugerowałaby rozpocząć pracę na żywo w materiale, komponując na warsztacie, a dopiero później dopracowywać szczegóły w projekcie, gdy już wiadomo, co się chce i co można wykonać. Te idee wywarły również silny wpływ na Magdalenę Abakanowicz. Eleonora Plutyńska była zafascynowana kulturą ludową, zresztą była jej gorącą orędowniczką, ale również taką odnowicielką, że tak powiem, taką powrotem do źródeł. I co istotne, również uczyła bardzo różnorodnych technik tkackich, które później artyści w swoich pracach wykorzystywali, budując właśnie strukturalne powierzchnie swoich gobelinów.
Magdalena Abakanowicz nie lubiła reguł. Dzień ukończenia studiów był dniem odzyskania niezależności twórczej. Pierwsze lata wolności artystycznej zbiegły się z czasem odwilży, jak określano lata 1954-56. Po śmierci Stalina także władze polityczne w Polsce zliberalizowały kurs, odstąpiono od obowiązującej estetyki realizmu socjalistycznego w sztuce, przede wszystkim panującego w programach uczelni artystycznych. Młodzi twórcy spragnieni swobody z energią i wiarą poszukiwali nowego języka artystycznej wypowiedzi. Szczególnie pociągająca była droga sztuki nieprzedstawiającej, kusząca różnorodnością form, wieloznacznością. Bardzo popularny wówczas był w sztuce formel i właśnie te strukturalne tkaniny Magdalena Abakanowicz również nawiązywały do tej sztuki materii, sztuki abstrakcyjnej. Monumentalne powierzchnie płócien, bo chciałam tutaj Państwu zaprezentować mało znane prace Magdaleny Abakanowicz, jej pierwsze tkaniny malowane. Tak rzeczywiście były one monumentalne, ponieważ dochodziły do 3 metrów wysokości, tak jak prezentowana tutaj praca zatytułowana Motyl. Tak więc monumentalne powierzchnie płócien Magdaleny Abakanowicz z drugiej połowy lat 50. zamieszkane były przez ryby, ptaki, motyle. Fantastyczne, organiczne formy tworzyły wyimaginowane krajobrazy, przenosiły w zupełnie inne rejony wyobraźni. Także tutaj widać już tą fascynację biologizmem, również i w tych pierwszych pracach, tkaninach malowanych. Można z nich było budować kolorowe, surrealistyczne światy, pełne biologicznej witalności, płynności linii, ferii barw. Wielkoformatowe powierzchnie z łatwością poddawały się woli artystki. Przynosiły również nagrody. Gdy w 1956 roku w ogłoszonym przez spółdzielnię Ład konkursie na projekty mebli i tkanin za 3 realizacje artystka otrzymała złoty medal, komentowano. Takimi najsilniej emocjonalnie działającymi kompozycjami były wśród prac konkursowych projekty Magdalena Abakanowicz. Są one z rozmachem i po malarsku potraktowane. Nadszedł czas pierwszej indywidualnej prezentacji, kwiecień 1960 rok. Sale Kordegardy wypełniły zoomorficzne, organiczne formy, oleje, gwasze, luźno wiszące, malowane powierzchnie płócień, w których tkwi stężony pierwiastek biologizmu, jak pisano na łamach przeglądu kulturalnego. Te wczesne prace z 1956 roku zwracały uwagę intensywnością kolorów i bogactwem form. Te z lat 59-60 o bardziej uporządkowanej kompozycji, pozbawionej wszelkich elementów niepotrzebnych, ściszonej i organicznej gamie barwnej, były owocem poszukiwań i zmiany języka malarskiej wypowiedzi. Rozpoczęły się dyskusje, co to jest, tkanina czy malarstwo, obieg użytkowy czy dzieło sztuki. Szybko w tej wymianie opinii krystalizuje się pogląd, że działalność uprawiana przez Abakanowicz nosi wyraźny ślad autorskiej kreacji. Jacek Sempoliński na łamach przeglądu kulturalnego zauważa, sztuka nowoczesna w swym dążeniu do zrewolucjonizowania powszechnych pojęć estetycznych i udokumentowania swojego uniwersalizmu opanowuje regiony dotychczas wyłącznie przynależne rzemiosłu. Pragnie otoczyć człowieka swoją artystyczną sublimacją i zatrzeć różnicę między tak zwaną sztuką czystą a przedmiotami codziennego użytku. I dodaje, że w sytuacji rozcieńczenia granic między poszczególnymi dziedzinami sztuki plastycznej, w której gubią się sami artyści, Abakanowicz zdaje się nie mieć obaw, nie nazywa swych płócień malarstwem. Autor, patrząc na jej pracę, wyrokuje, tkanina pełni funkcję dzieła sztuki w ogóle. Artykuły można uznać za zapowiedź dylematów i problemów, z którymi artystka będzie się zmagać przez długie lata. Czy technika może determinować odbiór i klasyfikację dzieła? W XXI wieku ta kwestia jest już rozstrzygnięta, jednak w drugiej połowie ubiegłego wieku odpowiedź nie była taka oczywista. Praca Abakanowicz do dziś znajduje się w zbiorach sztuki użytkowej Muzeum Narodowego w Warszawie i w Poznaniu. Czyli taka klasyfikacja była rodzajem piętna, z którym artystka długo walczyła. Niejednokrotnie podkreślała, że to ludzkie przyzwyczajenia sprawiają, że tak trudno im jest zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są.
bez wkładania ich z góry przygotowane szuflady norm, pisała. W naszym stosunku do rzeczy, które nas otaczają, istnieje głęboka ślepota przyzwyczajenia. To, co z góry wiemy o przedmiocie, nie pozwala nam go naprawdę zobaczyć. Tworzyła rzeczy nieoczywiste, wymykające się klasyfikacjom, wciąż poszukując nowych środków formalnych. Artystka już wówczas eksperymentowała z materią tkacką, czego pierwsze efekty pokazała właśnie w Kordegardzie. Jednak by rozwinąć te zainteresowania, potrzebowała właściwego miejsca. Znalazła je u Marii Łaszkiewicz, którą później wspominała z szacunkiem i wdzięcznością, bowiem u niej przez kilka lat będą powstawać jej pierwsze tkane realizacje. Łaszkiewicz była osobą o niezwykłej charyzmie, wiedzy, ogromnej życzliwości i otwartości na ludzi. W jej ocalałym ze zniszczeń wojennych domu przy ulicy Cegłowskiej w Warszawie przetrwały warsztaty tkackie. W trudnych powojennych czasach, gdy brakowało nie tylko materiałów, ale i zaplecza technicznego potrzebnego do wykonania tkanin, stworzyła miejsce wyjątkowe. Doświadczalną pracownię tkactwa artystycznego, sformalizowaną w 1951 roku. Pracownię integrującą artystów, którzy właśnie w tkaninie odnaleźli swoje powołanie. Tu mogli doskonalić techniczne rozwiązania, eksperymentować, pracować. Magdalena Abakanowicz dzięki wsparciu Marii Łaszkiewicz zadebiutowała na pierwszym międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie w 1962 roku. Było to dla niej ogromnie ważne doświadczenie, ponieważ właśnie od tego czasu zaczęła się jej kariera międzynarodowa. Co ważne, regulamin wydarzenia wymagał prac monumentalnych o minimalnej powierzchni 12 metrów kwadratowych. Warunki konkursowe tylko pobudziły wyobraźnię artystki. Łaszkiewicz dała jej do dyspozycji największy warsztat, szeroki na 2 metry. I aby uniknąć łączenia mniejszych kawałków, a uzyskać wymaganą powierzchnię, Magdalena Abakanowicz zbudowała kompozycję długą na 6 metrów. O, to jest ta właśnie kompozycja. Ta właśnie wydłużona forma była nietypowa wśród zaprezentowanych prac, szczególnie artystów zachodnich. Prace Magdaleny Abakanowicz i innych polskich artystów, tutaj chciałam pokazać pracę również Jolanty Owickiej, prezentowaną na pierwszym Biennale w Lozannie, jak również Wojciecha Sadleja, ale oprócz nich była jeszcze Ada Kieszkowska i Anna Śledziewska, a poza główną prezentacją również prezentowano pracę Marii Łaszkiewicz i Krystyny Wojtyny-Drue. I prace te znacznie różniły się od tych perfekcyjnie wykonanych z najlepszej jakości wełny przez mistrzów tkackich zachodnich prac, zachodnich tapiserii. Były tworzone z różnych materiałów, wprost na warsztacie, drażniły szorstką poetyką, stanowiły odzwierciedlenie osobowości każdego twórcy, wzbudzały silne emocje od entuzjazmu do sprzeciwu. Dlaczego? Trudno było połączyć żywiołową, spontaniczną i kładącą nacisk na ekspozycję właściwości materiału polską tkaninę z idealnie leżącymi u podstaw wielowiekowej tradycji francuskiej tkaniny, która nawet próby unowocześnienia języka wkładała w określone i niezbyt szerokie ramy reguł. A istotą polskiej twórczości tkackiej było wykraczanie poza te ramy. Ta cecha najsilniej naznaczyła pracę Magdaleny Abakanowicz i dlatego to ona wywołała największe poruszenie i zdobyła uznanie odbiorców sztuki. Jej kompozycja białych form stała się tematem szerokiej dyskusji. Nowoczesna, wertykalna, geometryczna kompozycja została wykonana z bawełnianych sznurów o zróżnicowanej grubości oraz partii wełnianych, które w różny sposób odbijały światło. Była na wskroś inna, łączyła nowoczesne myślenie pod względem kompozycji z materialnością różnorodnych struktur. Zapowiadała rewolucję i konflikt, który rozgorzał w pełni podczas drugiego Biennale w Lozannie. Wcześniej jednak Abakanowicz, uznana za jedną z najważniejszych reprezentantek nurtu odnowy tkaniny dzięki stypendium rządu francuskiego, została zaproszona na 4-miesięczny pobyt, aby poznać bogatą tradycję tapiserii francuskich. Myślano, że pobyt we Francji i właśnie ta znajomość sztuki tapiserii zachodnich sprawi, że Magdalena Abakanowicz
jak gdyby zejdzie z obranej drogi poszukiwania nowego języka w tkaninie, że jak gdyby rzeczywiście zachwycona zwróci się ku tradycji zachodniej. Jak wiemy, tak się nie stało. Wyjechała w październiku 1962 roku i już 20 listopada otworzyła swoją indywidualną wystawę w jednej z paryskich galerii. Ważnym doświadczeniem była podróż do Aubusson, ośrodka właśnie produkcji najlepszych, można powiedzieć, tapiserii francuskich, która zaowocowała niezwykłą realizacją, będącą przełożeniem śmiałej, awangardowej wizji artystki na tradycyjny język zachodnich gobelinów. Właśnie tu miała zrozumieć istotę tkaniny i nawrócić się z błędnego pojmowania tej sztuki. No, nie dała się przekonać, jednak wydaje mi się, że ta realizacja no, jest bardzo ważną w jej twórczości, ponieważ no, sankcjonuje jej wybór i, no, i pokazuje tutaj właśnie tą pierwszą taką próbę nawiązania gdzieś wspólnego dialogu z zachodnią tradycją. Podążyła oczywiście dalej własną drogą, a za nią kolejni artyści i krytycy sztuki. Badaczka i obserwatorka historii biennalowskich spotkań, profesor Ilena Huml, wspominała, że przed kolejnymi spotkaniami w Lozannie to właśnie na realizację Abakanowicz wszyscy czekali. Spekulowano, co tym razem nowego zaprezentuje, w którą stronę pójdą jej eksperymenty, czym zaskoczy, a zaskakiwała zawsze, nieustannie pracując z materialnością miękkiego medium, prowadząc tkaninę w stronę autonomii. Tutaj chciałam przytoczyć słowa, które po powrocie z Francji Magdalena Abakanowicz napisała w liście do dyrektor Muzeum Historii Włókiennictwa Krystyny Kondratiuk, która była główną organizatorką polskiej prezentacji na Biennale w Lozannie. Pisała: Wystawialiśmy tkaniny nasze często w różnych krajach, ale były to wystawy jak wiele i żadna nie zwróciła na nas uwagi w tym stopniu. Na rynku europejskim istnieje tylko tkanina francuska, bogata w wielką tradycję, wytwarzana poprzez tysiące robotników wykwalifikowanych od lat. Powstająca w ośrodkach kolosach, znakomicie zorganizowanych, z których rocznie wychodzą setki metrów gobelinów doskonałych, uznanych na rynku jako jedyna forma właściwej tkaniny. Spędziłam w tych ośrodkach 4 miesiące. Poznawałam malarzy kartonów i fabrykantów. Wszyscy oni uważają, że na świecie istnieje tylko tkanina francuska i jej naśladowcy. Byłam zapraszana na odczyty prowadzone przez Jeana Lyrsa, twórcę odrodzenia gobelinu francuskiego, na których dowiedywałam się, że rozwój tkaniny na świecie jest inspirowany przez Francję, przez jej tradycję. Właśnie wtedy zdałam sobie sprawę, że nasza tkanina powstaje zupełnie niezależnie, że ma drogi rozwojowe własne, oryginalne, powstałe na innej bazie. Nasi projektanci nie znają tkaniny francuskiej, nie wzorują się na niej. Co względem technicznym szukają rozwiązań fakturowych, tam zupełnie nieznanych. Obserwowałam jednocześnie z wielką radością i dumą, że zaczyna się tam mówić o Polsce, o nas jako o problemie, który nagle dla nich zaistniał po światowej wystawie, właśnie na tej wystawie na Biennale w Lozannie. Zupełnie niespodziewany, groźny rywal, kraj, który ich wyprzedził daleko w nowatorstwie poszukiwań. Pozwolę sobie zacytować wypowiedzi słynnych malarzy kartonów Francji i Belgii. Prasino: jesteśmy skrępowani naszą tradycją. Gdybym umiał tkać, tkałbym jak wy. Michel Tillier, dyrektor Szkoły Sztuki Dekoracyjnej w Aubusson: gdyby nie Polska, Biennale byłoby imprezą bez wartości. Otworzyliście przed nami nowe, zupełnie nieznane możliwości rozwiązań tkackich. W rezultacie tej podróży polska artystka dostawała wiele dowodów uznania. Irena Huml opublikowała w swym artykule długi fragment listu francuskiego artysty Doma Roberta. Napisał on do Abakanowicz po swojej wizycie w Aubusson, gdzie zobaczył jej gobelin. Był tak pod wielkim wrażeniem, że już następnego dnia umówił się na wizytę w paryskiej galerii, aby bliżej poznać twórczość nieznanej mu Polki. W liście pisał: w
Wszystkie nasze tkaniny z Obisą, które oglądałem dookoła, wydały mi się straszliwie suche. Jest w nich jedynie zwyczajna umowa między malarzem i tkaczem, podobna do umowy dyplomatycznej między krajami. Nie ma zaś zrozumienia i zespolenia kompletnego. Oto jest nasz dylemat nie do rozwiązania. Lata całe już szukam i nie mogę znaleźć wyjścia. Wydaje się, że właśnie on dostrzegł istotę twórczości Magdaleny Abakanowicz. Właśnie to pełne zespolenie z materią, której przekazywała swoją energię, powierzała tajemnicę, uczyła się jej. I o tym właśnie pisała we wstępie do katalogu swojej wystawy w 1978 roku. Pisała o rytmie powstawania prac nadanym przez rytm jej ciała, oddechu, w obiegu krwi. Pisała: surowcem moim są włókna z roślin w swojej postaci naturalnej lub splecione w materiał liny. Lubię nimi pracować i z nimi obcować, są wrażliwe, mają swoją przeszłość. Moje prace rosną powolnym rytmem jak twory natury i jak twory natury są organiczne i jak twory natury z czasem staną się ziemią. Powstają pracą moich palców, przegubów, mięśni, tylko tak jestem w stanie przekazywać im swoją energię i swoje tajemnice. Tylko tak jestem w stanie poznać ich tajemnice. Ilość czynności możliwych do wykonania rękami jest ograniczona budową całego mojego ciała, rytmem oddechu, obiegiem krwi. Dobrze jest znać granice tego rytmu. Nici, które splatam, tworzą tkankę niejednolitą, której wyraz zależy od napięcia moich nerwów lub ich rozluźnienia, od wewnętrznego obiegu soków pod moją skórą. Moje myśli i wyobrażenia, tak jak ja, staną się ziemią. Formy, które tworzę, również. Myślę, że jest to właśnie taki poetycki bardzo opis, oddający to, jak ta materialność dzieła była ważna i jak determinowała formę prac Magdaleny Abakanowicz. Odkrywanie nowych obszarów, przeistaczanie materii nadawały sens jej twórczości. Chciała wymyślić coś własnego, czego nikt przed nią nie dokonał. Miała w sobie pewną niecierpliwość, która pchała ją do poszukiwania nowych rozwiązań. Formy wciąż podlegały przeistoczeniom, ich struktury nabrzmiewały. Relief ich powierzchni stawał się coraz bardziej wyrazisty. Prace powoli wychodziły w przestrzeń. Struktury wątku stawały się coraz grubsze. Poprzez pęknięcia i kratery dziur odsłaniały wnętrze tkaniny, a tworzące je włókna przypominały krwiobieg żywych organizmów. Aspekt biologizmu stanowił o ich sile. W 1965 roku Abakanowicz została zaproszona do udziału w pierwszym Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, do działań w przestrzeni miasta. Zrealizowała 7-metrowej wysokości rzeźbę z blachy. Do tego ogromnego drzewa można było wejść, ukryć się w nim, jednak było ono martwe. Statyczna stal nie pulsowała tą energią, którą Abakanowicz przekazywała miękkiej materii. Energią, która zdawała się rozsadzać od środka jej organiczne formy. A gdyby to drzewo zamiast blachy wykonane było z ożywionej sizalowej materii, a gdyby organiczne formy uwolnić, dać im przestrzeń i powietrze, które potrzebuje każda żywa istota, uwolnić przede wszystkim od ściany, a także od podłoża. W 1970 roku pisała: forma stojąca jest treścią zamkniętą, nie reaguje na przepływ powietrza i dotyk, jest kształtem określonym na trwałe. Forma wisząca poddaje się dotknięciu, zbiera jego energię i odpowiada całą swoją powierzchnią, nabierającą ruchu, zmieniającą kształt i pozycję w przestrzeni. Jest to zjawisko określone czasem wyznaczonym przez wielkość nadanej energii, a kończące się powrotem do pozycji statycznej. Nie sposób już było porównywać jej sztuki do malarstwa. Przed artystką wyraźnie otworzyły się zagadnienia przynależne rzeźbie, lecz używane materiały dawały zupełnie inny, szerszy wachlarz zmysłowych doświadczeń. Ta sztuka osobna, wymagająca nowych określeń. Rodzą się abakany, te monumentalne twory, które swoją skalą dominują, wprowadzają widza w zupełnie nową rzeczywistość doznań.
Ten aspekt dzieł doskonale pokazywał film Abakany, zrealizowany przez Jarosława Brzozowskiego i Kazimierza Muchę. I film ten tłumaczył stosunek Abakanowicz do materii. Widać w nim, jak ważne jest zmysłowe doświadczenie, penetrowanie wnętrz, tworzenie własnych światów. Artystka i aktorzy wprowadzają w ruch wielkie ciała Abakanów, uczą się ich struktur przez dotyk. Część ujęć zrealizowana przez doskonałego dokumentalistę Jarosława Brzozowskiego w odrealnionym krajobrazie piaszczystych wydm pokazywała Abakany wyjęte z kontekstu galeryjnych przestrzeni, co zaburzyło ich skalę, odrealniło je. Wpisane w rytm życia natury niejako symbolicznie odnalazły archetypiczne źródła swojego powstania. Dla Brzozowskiego zrozumienie sztuki możliwe było tylko przez człowieka sprawcę. Fascynowała go zagadka inspiracji, chciał dotrzeć do źródeł. W czasie wielogodzinnych rozmów starał się zrozumieć artystę i dotrzeć do genezy jego sztuki. Abakanowicz tłumaczyła mu, że nie interesuje jej faktura, że bliższe są jej problemy rzeźby niż tkactwa. Komentarzem do tego mogą być słowa artystki z rozmowy z Judith Bambus z 1974 roku. Tkanina ma zdolność poruszania się, reaguje na dotyk, wywołując reakcję w osobie, która jej dotyka. Jeśli znajdzie się na zewnątrz, może też poruszać się pod wpływem wiatru. Ma w sobie życie, jak żaden inny materiał. Abakanowicz wspominała, że właśnie sceny ukazujące monumentalne abakany w naturalnym krajobrazie były dla niej ważnym doświadczeniem, które w konsekwencji zaowocowało serią wystaw mających na celu wyjaśnienie tajemnicy natury tkaniny. W trakcie jednej ze scen widzimy, jak martwe ciała abakanów przewieszone przez drewniane żerdzie wnoszone są na wydmowe wzgórza, aby następnie stanąć i pod wpływem podmuchów wiatru ożyć. Autorem scen plenerowych, jak wspomniałam, był Jarosław Brzozowski, natomiast ogromnie ważnym elementem filmu jest również muzyka zrealizowana w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, której autorem był Bogusław Szefer. Plenerowe obrazy, tutaj jeszcze pokażę zdjęcia z planu, plenerowe obrazy to najbardziej oryginalne sekwencje 13-minutowego filmu i zarazem jedyne je autorstwa właśnie Jarosława Brzozowskiego. Są one też ostatnimi, jakie utrwalił przed śmiercią na taśmie filmowej. Dlatego właśnie film do końca zrealizował, później dokończył Kazimierz Mucha. Opowieść otwierają kadry kroczącej samotnie po bezmiarze łagodnych krzywizn artystki i pozbawiona roślinności przestrzeń bardzo intryguje. Pejzaż powraca jako ostatnia zamykająca sekwencja kadrów. Zaskoczeniem jest wkraczająca, jak widzieliśmy w ten krajobraz wydm, grupa mężczyzn. Dwójkami na długich drewnianych żerdziach opartych na nagich ramionach niosą przerzucone bezwładne ciała abakanów.
Pierwsza myśl biegnie ku obrazom zrealizowanego w 1965 roku przez Jerzego Kawalerowicza filmu Fareon, klasycznego już filmu o uniwersalnym konflikcie na szczycie władzy w scenografii starożytnego Egiptu. W filmie Abakany nie tylko saharyjska inscenizacja zaskakuje, ale i sama konwencja obrazu. Dziwiły sylwetki kroczących mężczyzn, niosących pozbawiony monumentalizmu i majestateczności, jakby bez życia wykreowane przez Abakanowicz formy. Artystka kazała jej tu przynieść, aby na nowo przywrócić je do życia, zespolić z surową naturą. Kiedy stanęły wśród bezkresu piaszczystego krajobrazu, wiatr od morza napełni ich ciała oddechem. Wyniesione z ograniczających przestrzeni galeryjnych wśród ciągnących się łagodnymi łukami zboczy zaczęły pulsować wewnętrzną energią. Bohaterów filmu tytułowa Abakany profesor Irena Huml, najważniejsza badaczka sztuki tkaniny w Polsce, świadek wielu przełomowych wydarzeń na scenie sztuki po II wojnie światowej, opisała jako alegorię dla ukazania grozy przed nieznanym, a nie uchronnym. Zobaczyła ona w nich obraz stanu ducha powojennego pokolenia. Pisała: zaskakujące obiekty, powstające początkowo w cyklach, później ujęte w systemy form, podobnych, a różnych, odzwierciedlać miały stan silnych napięć, zmiennych nastrojów i przeciwności losu, czyli złożony świat wewnętrzny współczesnego człowieka. Emanowała z nich z jednej strony brutalność, z drugiej dążenie do chwilowej bodaj kontemplacji, wyrażały bolesne rozterki i wielość możliwości, przerastającą zwykle potrzeby ludzkie. Magdalena Abakanowicz, podobnie zresztą jak i Brzozowski, spędziła wiele samotnych godzin zatopionych w mistycznym świecie organicznych form. Środowisko naturalne dla obojga artystów było ogromnie zrozumiałe i bliskie. Abakany, niezwykle biologiczne, pełne pulsującej wewnętrznej energii, wykonane z naturalnych sizalowych włókien, wyrosły jednak nie tyle z samej inspiracji siłami natury, a raczej z pragnienia zmierzenia się z nimi. Sama artystka mówiła: ja nie po inspiracji jeżdżę nad jeziora czy chodzę do lasu. Ja tam chodzę, żeby odpocząć w tej wiecznej logice, w tym jakimś wiecznym trwaniu, w tym, co jest przede wszystkim niezmienne wobec tej zmienności, której my jesteśmy ciągle poddawani. To jest wspaniałe. To patrzenie na rzeczy żywe i zastanawianie się nad tym, co ja próbuję dodać do istniejącego. To jest właśnie nie inspiracja, a konfrontacja. Nic w filmie Abakany nie jest przypadkowe. Kulminacyjne sceny, hipnotyzujące obrazy surowych kompozycji sizalu wśród nadmorskich wydm uruchamiają cały szereg wyobrażeń, niosą za sobą bardziej skomplikowane reakcje. Dla Abakanowicz tworzenie miało miejsce tylko wtedy, gdy było dodawaniem do istniejącego. W przeciwnym wypadku była to produkcja i naśladowanie. Dlatego majestatyczne formy Abakanów, choć wydają się należeć do świata natury, są kreacją, zostały stworzone z wyobraźni i ręką artystki, która tchnęła w nie życiodajną energię. Ich ciała rozpostarte są na drewnianych konstrukcjach, nie dotykają ziemi, nie są przytwierdzone, kształty formowane są podmuchami wiatru, który daje im delikatną dynamikę. W tekstach z 1970 roku Abakanowicz pisała, że forma stojąca jest formą zamkniętą, nie reaguje na dotyk. Nie chciała, aby biologiczne struktury należące do stworzonego przez nią świata były określone na stałe. Pragnęła, by zyskały nadaną im przez dotyk energię, oddawały własną, wchodziły w interakcję z odbiorcą. Międzynarodowy debiut Abakanów miał miejsce na indywidualnej wystawie artystki w Zurichu. Był rok 1968 i Magdalena Abakanowicz po zaledwie 8 latach od momentu, gdy zaczęła eksperymentować z reliefowo traktowanymi powierzchniami gobelinów w pracowni Marii Łaszkiewicz, pokazała światu, jak śmiało burzy mury oddzielające dziedziny sztuki. Terytoria rzeźby przestały skrywać przed nią tajemnice. Rewolucja tkaniny unikatowej nie mogła pozostać niezauważona przez krytyków, historyków sztuki oraz oczywiście kuratorów. Przełomowym wydarzeniem była wystawa Wall Hangings, otwarta w nowojorskim Museum of Modern Art w 1969 roku. Kuratorzy Mildred Constantine i Jack Lenor Larsen zaprezentowali pracę 28 artystów z 8 krajów,
tym aż 6 twórców z Polski: Magdalena Bakanowicz, Zofii Butrymowicz, Barbary Falkowskiej, Ewy Jaroszyńskiej, Jolanty Owickiej, Wojciecha Sadleja. Pokaz ukazywał nową drogę rozwoju tkaniny artystycznej i jej obecność w kontekście sztuki XX wieku. A jednak, choć rozumiano potrzebę zrewidowania wyobrażeń o tkaninie, do tej pory rozpatrywanej na tle zjawisk związanych z rzemiosłem, wystawa została przygotowana przez Wydział Designu i Architektury Nowojorskiego Muzeum. Można się zastanowić, czy pokaz, choć ukazywał tkaninę na tle sztuki najnowszej, w gruncie rzeczy nie sankcjonował podziałów. W Muzeum of Modern Art zostały wówczas zaprezentowane dwie prace Magdaleny Abakanowicz. Abakan 27 to gobelin strukturalny, praca przeznaczona do prezentowania przy ścianie, lecz zrywająca z płaszczyznowością, licznymi wychodzącymi w przestrzeń strukturami. Druga to monumentalny, pełnoprzestrzenny, żółty abakan, który właśnie widzimy na zdjęciu. Zachwycał nieokiełznaną formą, skalą, barwą, a przede wszystkim awangardowym podejściem do materii, balansował między dyscyplinami. Niestety umieszczony został w ograniczającej światło wnęce, został pozbawiony przestrzeni. Zgodnie z tytułem wystawy nadano mu kontekst ściany, pozbawiając tym samym autonomii. Znowu podporządkowano dzieło ustalonym od wieków zasadom. Frances Morris, dyrektorka londyńskiego Tate Modern, przypomniała niedawno, czy to z tego powodu właśnie Louis Bourgeois w swej recenzji wystawy Wall Hanging szczególnie pochyliła się nad pracą Abakanowicz, krytykując artystkę za to, że nie uchwyciła rzeźbiarskiego, architektonicznego potencjału tkaniny, który znalazł się w centrum artystycznych zainteresowań samej Bourgeois ponad dekadę później. To niezrozumienie intencji dowodzi, jak silne było postrzeganie tkaniny w nurcie rzemiosła, co przy niewłaściwej ekspozycji wypaczało odbiór prac Abakanowicz. Dla artystki budowanie relacji w zastanych przestrzeniach galerii było istotą twórczych poszukiwań. Od samego początku myślała o tkaninie jako formie wyrazu artystycznego w powiązaniu z jej relacją z wnętrzem. Coraz śmielsze eksperymenty prowadziły do form autonomicznych, czerpiących z pięknego, ale i niepokojącego, pełnego sił witalnych świata form biologicznych. Surowość materii nie pozwalała odczytywać tych prac w kategoriach dekoracyjności. Magdalena Abakanowicz od początku lat 70. traktowała wystawy jako całościowe dzieło sztuki. Po raz pierwszy wystawę traktowano jako instalację, zrealizowała w 1970 roku w Södertälje Kunsthall w Szwecji. W liście do dyrektora instytucji pisała: chciałabym część wnętrza zbudować ogromnym węzłem z lin, poprzez który ludzie musieliby się przedostawać, aby trafić na gęsto zgrupowane moje tkane kompozycje. Kompozycje te chciałabym pokazać, zmieniając ich normalny kształt przed podwieszenie do sufitu lub częściowe rozłożenie na podłodze, aby z trudem można się było przez nie poruszać. Byłoby ich około 12-15 sztuk. Będzie mi chodziło o pokazanie innej roli tkaniny niż ta, do której ludzie się przyzwyczaili. Wystawy te nie traktowała jako prezentacji prac, a raczej jako stworzenie sytuacji, do której doświadczania zapraszała widza. Sytuacji, która powodowałaby zaskoczenie, a w jego efekcie porzucenie dotychczasowego sposobu postrzegania tkaniny. Artystce chodziło raczej o intuicyjne poznawanie na wielu poziomach. Ekspozycja stanowiła początek serii wystaw, będących niejako sprzeciwem wobec postrzegania tkaniny przez wąskie ramy przyzwyczajeń i tradycyjnego spojrzenia. W roku 1970, pisała artystka, zaczęłam używać swoich trójwymiarowych form w sposób inny, transformując ich pierwotny kształt i grupując je w różny sposób w przestrzeniach sal wystawowych. Wśród wielu problemów skłaniających mnie do tych działań była także chęć pokazania zmienności, jaka ukryta jest w każdym miękkim obiekcie. Ta zmienność to jego życie, twarde obiekty jej nie posiadają. Tutaj akurat są zdjęcia z wystawy, która miała miejsce w 2017 roku, której byłam kuratorką, której chciałam właśnie gdzieś oddać charakter wystaw, które Magdalena Abakanowicz realizowała.
Fascynowały ją możliwości rzeźbienia przestrzeni lub szukanie muzyczności przestrzeni, jak sama mówiła. Interesowała się szukaniem melodyjności wynikającej z narastania lub usłabnięcia napięć między zagęszczonymi lub rozrzedzonymi strefami układu, będącymi jednak niepodzielną jednością. Chciała, by te wystawy oglądane były nie jako zbiorowiska obiektów, ale całości zbudowane z relacji masy i pustki, płaszczyzn i brył, światła i mroku. Możliwość transformacji każdego obiektu poszerzała mi świadomość o nim samym i nasuwała nowe możliwości formy, choć podporządkowanej całości, jednak na nowo odkrytej. Koniec cytatu. Myślenie przestrzenią było jej bardzo bliskie. Już samo formowanie monumentalnych ciał abakanów było możliwe tylko dzięki rzeźbiarskiemu wyczuciu bryły. Kiedy do tego dochodzą relacje między poszczególnymi aktorami w przestrzeni wystawienniczej, powstaje odrębny świat form. Każda z wystaw była indywidualnym teatrem kształtu, które w przestrzeniach muzealnych wychodziły w inne nieco role. Dopiero połączenie specyfiki wnętrza, oświetlenia, napięć między obiektami budowało narrację i atmosferę każdej z ekspozycji. Abakanowicz chciała, aby widz, wchodząc w wykreowaną przez nią przestrzeń, doznawał nowych, nieznanych przeżyć. Tutaj jest akurat realizacja, którą Magdalena Abakanowicz wykonała specjalnie dla budynków Hertogenbosch w Holandii. I tutaj też również zastosowała ową ideę tworzenia odrębnego świata. Architekturę projektową w odniesieniu do proporcji człowieka przeskalowywała, a już sam monumentalizm prac nieco przytłaczał odbiorcę. Gra cieni, napięcia między obiektami stwarzały sytuację, w której widz musiał się odnaleźć na nowo. Skala realizacji miała również zachęcać do zmysłowego doświadczania, jak sama artystka niejednokrotnie powtarzała, do penetrowania dzieła. Forma zewnętrzna była dla Abakanowicz równie ważna, jak jego wnętrze. Zapewne nie bez znaczenia była znajomość artystki ze Stanisławem Zamecznikiem. Obydwoje byli pedagogami w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Zarówno dla Abakanowicz i dla Zamecznika problem kreacji przestrzeni był kluczowy, a forma ekspozycji prac determinowała odbiór sztuki. Zdarzało się, że artystka potrafiła zmienić formę skończonego już dzieła, bo w danej przestrzeni forma ta była bardziej odpowiednia, inaczej wchodziła w relacje z przestrzenią. Można powiedzieć, że jej prace żyły, poddawane wciąż nowym kontekstom. W 1975 roku napisała: z pewnej perspektywy czasowej widzę te pokazy znacznie mniej jako abstrakcyjne, a znacznie bardziej jako akty lub wyzwania, jako pewien rodzaj ceremonii niemej i statycznej. Widz jest wprowadzany w sfery doznań, konfrontowany z obiektami, które na niego czekają. Nasyca mnie sobą przez wiele dni. Dzieła są jakby aktorami, którym narzucam rolę do wypełnienia. Biorą one udział w pewnym obrzędzie o ustalonym czasie stawania się, kiedy ja nad nimi pracuję i w swoim czasie emanacji naddawanej energii, czyli obcowania z widzem. Oba te okresy odczuwam jako bardzo ważne. Artystka traktuje swoje dzieło jako otwarte. Proces obcowania z nim jest wpisany w jego istotę. Wciąż następuje owa wymiana energii między dziełem a odbiorcą. Abakanowicz przywiązywała ogromną rolę do wielozmysłowej percepcji prac. Spojrzenie na nie z perspektywy najnowszych badań rzuca nowe światło na jej praktyki artystyczne. Obecnie aspekt materialny prac Magdaleny Abakanowicz jest rozpatrywany w kontekście nowego materializmu, roli zmysłu w procesie doświadczania dzieł haptyczności poszerzonej czy posthumanizmu. Badaczka Marta Smolińska podnosi te kwestie w swoich analizach. Przypomina tutaj opinię Anne-Sophie Lehmann, że przez lata zagadnienie roli materiałów w sztuce nie było dostatecznie badane przez historyków sztuki. Materiały
postrzega jako aktywnych agentów w procesie tworzenia. Innego rodzaju działaniem z przestrzenią było wychodzenie z zamkniętego obszaru galerii w przestrzeń miejską. Abakanowicz przecinała krajobraz urbanistyczny liną, która nabierała ważnego, drażniącego znaczenia. W 1973 roku w liście do Jasi Reichardt pisała: lina jako przedmiot, który mnie interesuje, daje mi środki do kontrolowania przestrzeni. Można nią rysować, tak jak linia z ołówkiem oferuje mi nieskończoną ciągłość. Może pojawiać się i znikać, może pojawiać się w wybranych przeze mnie miejscach, może przenikać z zewnątrz do wnętrza przestrzeni architektonicznej. Łączy obiekty i częściowo je rozdziela. Może zostać zatrzymana do następnego ruchu, wznowić ponownie swój bieg do każdej przestrzeni, w której chcę ją kontynuować. Lina była jak fragment układu krwionośnego, samoistny mięsień czy roślinne pnącze atakujące architekturę. Artystka świadomie wypuszczała tę formę, jakby miała przywoływać skojarzenia z organicznymi strukturami i przypominać, jak bardzo twory ludzkiego intelektu i zdolności odeszły od świata natury. Znaczenie liny w tych działaniach ma dodatkowe zabarwienie. Pojawiła się ona w Abakanie, która artystka pokazała w 1969 roku w Sopocie podczas prezentacji w kolejnych miastach, nabierała autonomii. Jednak jej genezę potrzebowała wyprowadzić od pojedynczej nici. Właśnie ten podstawowy element był dla Abakanowicz najważniejszy i stanowił zarazem największą tajemnicę. Pisała: to nitka buduje wszystkie żywe organizmy, rośliny, tkankę liści i nas samych. Nasze nerwy, nasz kod genetyczny, nasze przewody żylne, nasze mięśnie, jesteśmy strukturami włóknistymi. Nasze serce jest otoczone splotem wieńcowym, splotem przewodów najważniejszych. Biorąc nic do ręki, dotykamy tajemnicy. Ciekawie brzmią słowa artystki w kontekście najnowszych badań o miejscu człowieka we wszechświecie. Żyjemy obecnie na granicy epoki skupionej na człowieku, który wyznaczał miarę wszechświata i posthumanizmu. Zmierzamy do antropocentryzmu, od antropocentryzmu do alocentryzmu. Porzucamy spojrzenie skierowane na jednostkę, aby poszerzyć pole widzenia, zwrócić naszą uważność na inne gatunki. Postrzeganie istoty ludzkiej jako stojącej w centrum rzeczy ściera się z poglądem, że jesteśmy jedynie bardziej rozwiniętym organizmem, a nasza inteligencja jest czynnikiem, który zapewnił nam sukces ewolucyjny. Magdalena Abakanowicz bardzo dbała, żeby nie zostać włączoną w żadne nurty. Nie chciała, aby jej sztuka podlegała kategoryzacji. Chcąc odciąć się od analizy jej realizacji w kontekście sztuki environment, pisała: to jednak niczego nie tłumaczące uproszczenie. Motywy działania są tu zbyt złożone, aby je tak ujednolicać. Podobnie podziały przynależności robione z zewnątrz uważam za ograniczenie wolności i wyobraźni i odczuć. Obawiała się, że rozpatrywanie jej sztuki w kontekście istniejących praktyk spłyci jej przekaz, pozbawi elementu duchowego doświadczenia. Uciekała od jednoznaczności świadomie, jakby przeczuwając, że jej sztuka będzie reinterpretowana w zależności od aktualnych tendencji. Przykładem może być tu praca Embryologia. To stosy różnej wielkości owalnych form, które można było swobodnie komponować w zależności od przestrzeni ekspozycyjnej i wizji kuratora. Choć w pewnej warstwie nawiązywały do świata owadów, te motywy pojawiają się również na rysunkach artystki oraz są inspiracją do serii prac tkanych, tak jak praca Dipter z 1967 roku. To mówiły też o kruchości rodzącego się życia, które łatwo może ulec zniszczeniu. Abakanowicz, unikając bezpośrednich nawiązań do delikatności ludzkiego ciała, wyrażała swoje przemyślenia na temat przemijania i zniszczenia w formie tych jaj czy kokonów. Realizacje wpisują się w historię sztuki i kontekst zjawisk, coraz częściej są reinterpretowane i ukazywane w dyskursach wystaw problemowych. W 2007 roku kuratorka Cornelia Butler wpisała niezwykle erotyczny w swej formie czerwony abakan z 1969 roku w narrację głośnej wystawy WAC, Art and Feminist Revolution.
Został on zaprezentowany wśród prac 120 artystek, w tym Louis Bourgeois i Ewy Hesse, a Pakanowicz zapytana wprost przez dziennikarza, czy podoba jej się to, że praca znalazła się na wystawie o tematyce feministycznej, odpowiedziała: to mnie nie dotyka w sensie negatywnym. Ja się cieszę, że na tej wystawie Abakan znowu jest osobny, niedopasowany. Tam jest sekcja erotyki, bardzo współczesna, ale stworzona innym językiem. Abakan, mimo że erotyczny, nie znalazł w niej miejsca. To mi wystarcza. Kiedy dziennikarz zapytał, czy to wynika z potrzeby osobności, stwierdziła: z tego, że zawsze uważałam pewne utarte rzeczy za powód do protestu. A jednak dziś sztuka Magdalena Abakanowicz jest poddawana dogłębnej analizie przez współczesne artystki i badaczki, które dostrzegają wątki feministyczne w jej dziełach. Przez lata kolejne wystawy artystki skupione były na rzeźbie, współcześnie znów dają głos najbardziej rewolucyjnym pracom wykorzystującym medium tkaniny, które z jednej strony nie dają się sklasyfikować, z drugiej zaś otwierają drogę do szerokiego pola interpretacji. Obecnie stanowią dla badaczy fascynujący obszar wielowątkowych analiz. I tak tutaj też również wystawa na Zamku Królewskim, choć ukazuje prace, które mogą już być Państwu znane, jednak stwarza nowe konteksty, konfrontuje. I myślę, że jest bardzo ważną ekspozycją w twórczości, również w postrzeganiu i reinterpretowaniu twórczości Magdaleny Abakanowicz na nowo, poprzez właśnie nam współczesne doświadczenia. Także serdecznie Państwa zapraszam.